Przesyłam wielkie wyrazy wdzięczności dla darczyńców. Jeśli moje programy mają dla Ciebie jakąś wartość i jesteś w stanie wesprzeć mój kanał, to proszę zrób to. Nie mam i postanowiłem, że nie będę miał wpływów z reklam, więc tylko dzięki Waszemu wsparciu mogę utrzymać się na antenie. Dziękuję, że jesteście. Chris Rudolf. Fanów Johna Veto zapraszamy na weekendowe integracyjne spotkanie warsztatowe, na którym pojawią się również Chris Rudolf i Rafał Wojdan. Spotkanie odbędzie się już niedługo, bo w dniach 17-19 czerwca w ośrodku agroturystycznym pod Kielcami. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na Facebooku na stronie Chris Rudolf, ale w poście, a nie w wydarzeniach. Jeśli nie masz Facebooka, to możesz wysłać zapytanie na adres neoland@op.pl, a zwrotną otrzymasz pełen opis spotkania. Ilość miejsc ograniczona, zapisy przyjmujemy do niedzieli 12 czerwca bieżącego roku lub do zamknięcia listy uczestników. Informacje i zapisy neoland@op.pl. Cześć wszystkim, Chris Rudolf, Telewizja Nowej Rzeczywistości. Dzisiaj trochę w takich warunkach garażowych, a ruszamy z nową akcją, z nowym profilem mojej stacji telewizyjnej, właściwie takim nowym starym. Nowym starym, bo jak odchodziłem od mocy naszych serc, postanowiłem, że jednak zajmę się mocno osadami nowej ziemi. Czuję, że jest czas na to, aby tym się zająć, ponieważ no, w lustrze, czyli w Matrixie, dzieją się różne ważne rzeczy i tematyka osad nowej ziemi bardzo mogłaby pomóc niektórym z Was. Dlatego postanowiłem ten temat ruszyć, zwłaszcza, że no, nie jest to dla mnie coś zupełnie nowego, ponieważ od 3 lat jakby rzeźbię w tym temacie dosyć mocno nawet. Jednak cały czas tym jestem, chociaż odchodziłem dosyć głębiej w tematy duchowe, to jednak ta tematyka osad nowej ziemi ciągle jest blisko mnie. No, tworzymy z przyjaciółmi osadę nowej ziemi. No ale teraz jest taka jakby, a właściwie nie jakby, teraz jest idea, żeby mocno ruszyć z tym tematem. I to bardziej skupić się na samowystarczalności, na alternatywie dla Matrixa, niż na samych osadach nowej ziemi. Do tego za chwilę wrócę, ale zanim rozwinę temat, to chciałbym jeszcze wyjaśnić sprawę studia VTV, bo dzwonicie do mnie, pytacie, co się dzieje, dlaczego, co i jak. Otóż nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku. Umówiliśmy się z Rachelem, kiedy no, zaczynałem w styczniu robić pewne produkcje dla studia VTV, że jeśli komuś z nas się znudzi ta współpraca, to po prostu powie i zakończymy ją. Tak też się stało. Widocznie znudziłem się Rachelowi, co nie mam mu tego za złe, miał prawo. No i zaproponował, żebyśmy się rozstali. Zaproponował w bardzo kulturalny sposób. Chwała mu za to. Jest to człowiek, którego ja lubię, szanuję i od lat nigdy złego słowa o nim nie powiedziałem, więc nie pytajcie co więcej, no po prostu gdzieś tam coś mnie zatrybiło. Ja nie jestem człowiekiem spolegliwym, może jestem zbyt szorstkim, nie wiem. Coś gdzieś nie tak poszło, ale wszystko jest ok, bo wtedy dopiero zrozumiałem, że odchodząc po raz drugi ze studia VTV, że jest temat, który miałem już dawno prowadzić i zaniedbałem. Zaniedbałem osady nowej ziemi, zaniedbałem alternatywę dla Matrixa, zaniedbałem osady samowystarczalne, w ogóle samowystarczalność i podejście do kryzysu, który już właściwie zaczyna ściskać nas za szyję. Także wyjaśniłem chyba sprawę studia VTV. Jeszcze raz powtarzam, kolegom ze studia VTV życzę jak najlepiej, samych sukcesów i jeśli chodzi o mnie, wszystko jest w porządku i jak najbardziej nie ma problemu z tym tematem. Nawet jestem wdzięczny, bo zrozumiałem, że gdzieś tam zbłądziłem i teraz wracam na właściwy tor. To był taki tydzień ostatnio, właśnie ten, w którym teraz nagrywam.
Tydzień oczyszczania, tak jak mówiła mi znajoma astrologka, to właśnie będą się czyściły energie, stare tematy odchodzą po to, by zrobić miejsce na nowe. Rozumiejąc dynamikę i ukryte przyczyny rzeczy, łatwiej nam podejść do rzeczywistości 3D czy 4D, z jaką się spotykamy na co dzień, i łatwiej nam jest zareagować na wydarzenia, które pojawiają się w naszym życiu. A nie musimy wtedy marudzić, denerwować się, że coś się skończyło, bo wiemy, że takie jest życie i że za starą sprawą przychodzi coś nowego, jedno odchodzi, drugie przychodzi i tak już jest, tak było i tak będzie. Życie to zmiany. Warto o tym pamiętać. Dlaczego ważne są osady nowej Ziemi? No, bardzo ważne są dlatego, że kryzys jest bardzo mocny, a praktycznie zarówno Pinokie rządzący tym krajem, jak i media alternatywne, wszyscy mówią o tym samym. Zbliża się do nas wielki kryzys, kryzys monetarny, będzie głód, wojna, no i dużo jeszcze innych tak zwanych przykrych rzeczy. I tutaj znowu dygresja do tych, co tam robią jakieś nierozumne wpisy pod moimi filmami. To nie jest czarnowidztwo, tylko pokazywanie tego, co jest w rzeczywistości. Jeśli nie będziemy udawali, że nic się nie dzieje i liczyli na kosmitów czy świętych, którzy nas wyzwolą, no to moim zdaniem nic się nie zadzieje i ci, którzy akurat na to liczą, no to nie muszą oglądać moich programów, bo tutaj niczego wartościowego dla siebie nie znajdą. Ja uważam, że do takich rzeczy należy w ogóle do życia przygotowywać się zarówno w sferze mentalnej, jak i w sferze fizycznej. Więc obserwujemy, co się dzieje w świecie fizycznym, przygotowujemy się do tego, ale nie zasilamy tego uwagą. Czyli jeśli telewizja nas straszy jakimiś wydarzeniami, to niekoniecznie musimy od razu brać je na serio. Możemy wziąć pod uwagę taką alternatywę i skoncentrować naszą uwagę, naszą energię na czymś, czego pragniemy. O tym będziemy mówili w telewizji Nowej Rzeczywistości Chris Rudolf TV. I tu przy okazji zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Proszę też Was wszystkich, abyście poprosili swoich znajomych, aby subskrybowali ten kanał, bo im więcej osób dowie się, że robimy tutaj tego typu działania, to być może tym więcej osób skorzysta. Już po pierwszych filmikach, a mam na razie niezbyt dużą oglądalność, jeśli chodzi o mój kanał, bo koncentrowałem się na studio VTV, no to tak czy owak, jeśli więcej osób się dowie, będą mogli z tego korzystać, będą mogli się dowiedzieć, jak alternatywnie podejść do kryzysu, co można zrobić. No i jeśli chodzi o osady Nowej Ziemi, też jest bardzo wielu chętnych na takie budowy, piszą do mnie, więc też będą mogli nawiązać kontakty z podobnymi sobie. Będą mogli dowiedzieć się o innych, podobnych sobie. Będą mogli dowiedzieć się, gdzie kupować materiały, odpowiednie materiały do tego typu osad. Jakie technologie wykorzystywać. Kto jest producentem, kto coś projektuje, kto coś buduje. Wiem, że pojawiły się też takie już budowy osad Nowej Ziemi, które jakoś nie mogą dokończyć tej budowy. Gdzieś tam robią się zastoje. Być może dla Was to będzie dobry kanał, dobra informacja, by jednak skontaktować się ze mną i byśmy razem poszukali rozwiązań, aby te Wasze działania poszły do przodu. Ja mam pewną koncepcję tej swojej osady światła, której się trzymamy wraz z przyjaciółmi, ale to nie znaczy, że promuję tylko i wyłącznie tego typu rozwiązania. Jeśli macie jakieś półkomercyjne pomysły na osady Nowej Ziemi, czy jakiekolwiek inne, to też jest nam po drodze. Nie musimy przecież wszyscy robić tego samego. Jedni będą robili wspólnoty typu komuna, inni będą robili wspólnoty połączone z własnością prywatną, a jeszcze inni, jak wiem, budują osady komercyjne. Wszystko to jest pewnym rozwiązaniem dla Matrixa i myślę, że w czasach kryzysu to jest bardzo, bardzo istotne.
Dlaczego to jest takie istotne? No dlatego, że już wiemy o tym, iż drożyzna szaleje, żywność jest coraz droższa, paliwo jest coraz droższe, a co za tym idzie, ceny idą w górę. Pinokie zapowiadają wielki kryzys i tutaj nawet nie ma co, tym razem mówią prawdę. Zapowiadają wielki kryzys, bo jest to im na rękę i wiadomo o co chodzi. Wiadomo, że chcą ludzkość zapędzić do NWO i tu zrobić coraz większą niewolę, właściwie obóz koncentracyjny. Ci, którzy się z tym nie chcą zgodzić, no to mogą szukać alternatywnych rozwiązań i myślę, że my jako Telewizja Nowej Rzeczywistości w pewnym sensie w jakimś tam zakresie będziemy mogli w tym pomóc. Warto się przygotować, co będzie, jak zniknie pieniądz papierowy. Co będzie, jak będzie głód. I tutaj niektórzy może się śmieją, a głód, przecież tam produkcja idzie pełną parą, jeśli chodzi o żywność. No ale przecież zapowiadali, co po niektórzy, że może przyjść tak zwana chmura, która zatruje wszystko. Oczywiście nie musi ona być prawdziwa, tak jak pandemia, czy te różne małpie wynalazki, tudzież krowie wynalazki. Wystarczy, że Pinokie narzucą rygor, że nie wolno zbierać plonów i koniec. Pod bardzo surowymi karami. I wtedy żywność niszczeje na polach, a ludzie głodują. To wyjaśniam malkontentom, którzy się śmieją, że jak to jest możliwe. Tak to właśnie jest możliwe. Co będzie, jak będą jeszcze inne obostrzenia, bo obostrzeń jest coraz więcej. Niektórych czeka mobilizacja. Już ludzie są po cichu wciągani do wojska. Nie wiadomo po co. No być może wiadomo, tylko my oficjalnie o tym nie wiemy. To jest wszystko no przed nami. To jest wszystko przed nami i tak na oko można ocenić, że już w sierpniu, a może nawet trochę wcześniej to wszystko się zacznie. I później będzie się nasilało. Oni mają różne sposoby i różne sposoby naginania ludzi, wciągania ludzi w niewolę, zastraszania. To, co my proponujemy, to jest oferta dla ludzi odważnych, którzy zdecydowali się jednak nie iść ze stadem, którzy zdecydowali się szukać innych rozwiązań. No właśnie, więc jeśli ktoś jest marudny i czeka, aż zrobimy za niego całą robotę, zaniesiemy go na plecach na nową ziemię, czy no nie wiem, co jeszcze tam, drinka z palemką wyślemy do domu, no to tym razem się myli. To już w tej chwili jest akcja dla ludzi aktywnych, ludzi, którzy wiedzą, czego chcą. Jest za mało czasu, żeby teraz przekonywać kogokolwiek, wyjaśniać i nawracać. Jeśli szukacie odpowiedzi na swoje pytania, interesuje was to, co ja teraz mówię, to poszukajcie w moich poprzednich programach, zarówno na Studio VTV, na Studio VTV Live. Tam dużo mówię o osadach Nowej Ziemi, o zagrożeniach i o tym wszystkim, co w naszym życiu teraz prawdopodobnie nastąpi. Oczywiście można siedzieć, czekać i uważać, że skoro jesteśmy na wysokim poziomie energetycznym, duchowym, to wszystko samo się zrobi. No, być może u niektórych tak będzie, że samo się zrobi, ale moim zdaniem większość tych tak zwanych wspaniałych oświeconych ma tylko oświecone ego. Tak jak spotykam się z różnymi ludźmi, do takich wniosków dochodzę. Ja nie uważam sam siebie za kogoś oświeconego. To, żeby była znowu informacja do was zwrotna, że kogoś krytykuję, a właściwie nie krytykuję. Opisuję swój wgląd sytuacji. Więc to nie jest tak, że siedzimy, pachniemy, siedzimy w kwiecie lotosu i czekamy, aż wszystko się przejdzie gdzieś bokiem, albo jeszcze przyjadą kosmici i przyniosą nam bombonierkę, bo moim zdaniem tak nie będzie. Tu trzeba ruszyć dupę i zarówno w sferze mentalnej pracować nad tym, kierując swoją uwagę na rzeczy, które nas interesują, które są nam potrzebne, których pragniemy i nie zasilając jednocześnie tych, o których bębni telewizja i o których warto wiedzieć, ale ich nie zasilać. I warto też przygotować się do kryzysu. Może warto kupić jakieś urządzenia energetyczne, które będą zasilały naszą elektrykę naszych domów. Bo weźcie to pod uwagę. Co będzie, jak wyłączą prąd? Co będzie, jak wyłączą internet?
No znowu mogą być michi-hichi, że przecież internetu nie wyłączą, bo to jest w ich interesie, mówię o systemie. No niby jest to w ich interesie, ale żeby wpuścić ludzi w dużą dezorganizację, no to na kilka dni mogą coś takiego zrobić. Poza tym mogą to zrobić wybiórczo. Tu chodzi o to, żeby rozbić ludzi na jak najmniejsze cząsteczki i później każdego z osobna wyłapywać. Ale ten sam manewr możemy my wykonać, mówię o ludziach, którzy będą się organizowali we wspólnoty osad Nowej Ziemi, którzy przystąpią do społeczności osad Nowej Ziemi, którą tutaj teraz promuję i którą zacząłem jakiś czas temu tworzyć. Zapraszam. Nasza siła jest w grupie, olbrzymiej grupie, bo jest nas na pewno dużo, ale też w pewnym rozproszeniu. Bo jak będziemy w kupie, łatwo nas zlokalizować, przejąć albo w nas uderzyć. Jeśli będziemy silnie powiązani ze sobą, kanałami nawet i internetowymi, ale też mentalnymi i zwykłymi kontaktami międzyludzkimi, to będziemy mogli łatwo dążyć z pomocą grupie, która jest obok, czy w ogóle zasilić naszą energią całą społeczność. Ale warto pamiętać, że jednak pewne drobne rozproszenie powinno być, żeby trudniej nas było zlokalizować. Tak, to jest taki pomysł do przemyślenia. Ja oczywiście nie uważam, że mam jedynie słuszną rację, że moje rozwiązania są najlepsze, ale rzucam je do przemyślenia. Niech każdy wyciągnie wnioski z tego, co powiedziałem. Niektórzy je przyjmą, inni w części będą przyjmowali tylko to, co mówię, ale warto wymienić się wiadomościami. Będę organizował zloty czy spotkania integracyjne osad Nowej Ziemi. Będziemy organizowali taką inicjatywę, żebyście się odnaleźli w swojej okolicy. Mój kolega Razarnowa robi na swoim kanale właśnie taką akcję, bo zauważył, że często ludzie myślący podobnie mieszkają w tej samej miejscowości i jeden o drugim nic nie wie. Nawiązujcie kontakty, łączcie się w ten sposób, pomagajcie sobie wzajemnie i szukajcie rozwiązań, bo samo się nie rozwiąże. Oczywiście, jeśli będziemy odpowiednio myśleli, nie będziemy zasilali tych wszystkich wydarzeń z Matrixa, to możemy znaleźć się w tak zwanym oku cyklonu i cała nawałnica przejdzie koło nas. No ale żebyśmy mogli odpowiednio duchowo prowadzić swoje życie, to należy też zadbać o ciało, bo jak mawiają, w zdrowym ciele zdrowy duch. Jeśli ciało nas będzie gnębiło różnymi niedogodnościami, to trudno będzie skoncentrować się na medytacji czy na skupieniu myśli tak, jakbyśmy tego sobie pragnęli. Dlatego polecam, zróbcie jakieś może zapasy, ja nie mówię, że na całe garaże pełne czy pełne piwnice, bo to i tak tego długo się nie da przechowywać, ale przynajmniej na jakiś czas. Warto dowiedzieć się, co robić, żeby pić czystą wodę. Tutaj mamy już pewne rozwiązanie, chociażby w postaci Rafała Wojdana, który współpracuje z moją stacją i który robi energetyzatory do wody i w ogóle jest fachowcem od tego. Wodę można oczyścić, można doenergetyzować. Pamiętajcie, że nasze ciała składają się z ponad 70% z wody. Więc jeśli mamy w sobie czystą, zdrową wodę, a ta, która jest w kranie, jest przeważnie zatruta, zanieczyszczona, to dużo lepiej nam się funkcjonuje i dużo lepiej odbieramy rzeczywistość duchową, a co za tym idzie, mamy większą intuicję i wiemy, co robić, by przejść kryzys bez szwanku, chociażby od to. Dużo rzeczy może się zadziać, niektórzy mówią, że już zwyciężyliśmy i tak dalej, i tak dalej. Ja raczej jestem sceptykiem, nie mówię, że nie zwyciężyliśmy, ale uważam, że warto jest zabezpieczyć się na wszelkie sposoby, bo bardzo wielu jest zadaniowców, którzy krzyczą o tak zwanym zwycięstwie. Niektórzy już tam 2 czy 3 lata temu ogłaszali przybycie kosmitów, którzy nas wyzwolą. Jakoś, kurczę, tych kosmitów nie widziałem, a
ci ludzie, którzy o tym mówili, nadal fajnie funkcjonują i nadal ich widzę w przestrzeni medialnej, w tym naszej korporacji, bo właściwie to już nie jest kraj, tylko korporacja, w której żyjemy. Więc jak widać, no fajnie, tych zwycięzców jest bardzo wiele, ale efektów tych zwycięstw nie widać. Róbmy swoje, a bardzo fajnie o tym mówi paprodziad, który no, też prowadzi warsztaty z tak zwanego przetrwania i uczy ludzi, pokazuje, jak można mentalnie przygotować się do najgorszych nawet ewentualności, ale też pamiętając o tym, że strona fizyczna jest bardzo, bardzo ważna. Są alternatywy, jak historia uczy, gatunki, które nie przystosowały się do zmian, wyginęły. Więc może warto przystosować się do zmian. Jak będzie kryzys, to czyścić wodę, może mniej jeść. Dużo tak zwanych chwastów rośnie dookoła nas. Bardzo wiele z tych roślin jest jadalna. Możemy to też wykorzystać. Możemy nauczyć się, przystosować się teraz do tego, żeby mniej jeść, żeby zrezygnować z homarów, różnych frykasów i zająć się, czy tam spożywać proste rzeczy, które równie dobrze będą służyły naszym organizmom, a jednocześnie będą tanie i łatwe dostępne. To tyle. Warto też pomyśleć o tym, co będzie zimą, jak temat ocieplenia domów rozwiązać. Ja bym osobiście proponował, że mieszczuchom, wszystkim tym, którzy mieszkają w miastach, a mają gdzieś jakieś możliwości wylądowania na wsi, to żeby sobie porobili tam jakieś przytulne miejsca, żeby w razie W mogli tam się przenieść, bo jednak zawsze w miastach jest niestety egregor bardzo silnej, negatywnej energii i on negatywnie wpływa na ludzi, to się od razu przenosi na zdrowie, na psychikę, na mental, na wszystko. Więc to na razie tyle, więcej będzie w następnych odcinkach, ale no, myślę, że warto, żebyście się nad tym zastanowili. Jeśli będziecie chcieli przystąpić do naszej społeczności, będziecie chcieli się pokazać w naszej telewizji Nowej Rzeczywistości, napiszcie do mnie na neoland@op.pl. Będziemy nawiązywali kontakty, co ciekawsze rzeczy pokażemy na naszej antenie. To pozwoli Wam też pojawić się w szerszej publiczności i pokazać się większej ilości ludzi. Będziemy starali się też jakby łączyć te kontakty. To nie znaczy, że zbieramy bazę danych, bo to nie o to chodzi. Tutaj nie będzie u nas żadnych dowódców i führerów. To jest zbiór ludzi wolnych, którzy rządzą się każdy swoimi prawami. Przychodzimy do wspólnoty, dowiadujemy się, co nam potrzebne, załatwiamy to, co nam potrzebne i możemy się rozchodzić. Oczywiście ci, którzy będą chcieli, mogą sobie tu zostać. Ale pamiętajmy, że jak jest większa grupa, to zawsze ona jest penetrowana przez system, przez jaszczura. No o tym mówi dialektyka heglowska. Jak kiedyś Osho powiedział, takie bezpieczne społeczności pozasystemowe mogą liczyć do 50 osób, a jeśli już by ktoś się zdecydował na wybudowanie jakiegoś miasteczka, no to maksymalnie 40-50 tysięcy. On to przećwiczył w Stanach Zjednoczonych na pustyni. Stworzyli właśnie takie miasteczko, gdzie nie było ani policji, ani armii, ani pieniędzy. Wszystko było za darmo. Gdyby nie system, pewnie by to funkcjonowało dalej, no ale nieważne tu. Już nie o to chodzi, żeby teraz wracać do przeszłości, tylko żebyśmy wyciągali wnioski z przeszłości i wykorzystali te wnioski w tworzeniu naszej przyszłości. Zapowiada się ciężka jesień i zima. Wiosna chyba też nie będzie lekka. To nie znaczy, że nie zwyciężymy, czy nie zwyciężyliśmy, ale to znaczy, że jest bardzo ciężko i będzie jeszcze ciężej. Jeśli im więcej nas przetrwa, tym łatwiej będzie budować nową ziemię, ale też trzeba pamiętać, że nowa ziemia jest najpierw w sferze mentalnej. Sferą mentalną przenosimy fizyczność w wyższe plany. Nie wiem, czy te ciała, które w tej chwili tu mamy, przejdą na wyższe plany, czy być może będziemy musieli je zmienić na ciała świetliste.
trudno mi powiedzieć, nawet dzisiaj miałem taki telefon z zapytaniem, co myślę na ten temat, jak ja widzę przejście na nową ziemię. No nie wiem, myślę, że dwa światy się rozdzielą, ale jak to będzie fizycznie wyglądało, nie mam pojęcia. Nie taki jaszczur straszny, jak go malują. Warto do tego w ten sposób podejść. U nas w telewizji nowej rzeczywistości nie mamy problemu. My mamy wyzwania, traktujemy życie jako grę i podchodzimy do każdego wydarzenia jak do wyzwania, które w jakiś sposób trzeba rozwiązać. Trzeba coś z tym zrobić i w najlepszy sposób, najbardziej korzystny dla nas, dla siebie samego. Bo pamiętajmy, że każdy z nas jest swoim wszechświatem, w swoim wszechświecie gra główną rolę, jest najważniejszy dla siebie w tym właśnie wszechświecie. W związku z tym pilnujcie swoich wszechświatów i tak jak zagospodarujecie swoją przestrzeń, tak takie życie będziecie mieli. Nie ma jednej prawdy dla wszystkich, nie ma jednej ścieżki dla wszystkich. Życie jest wielowątkowe, wielowymiarowe i możemy być w tym samym miejscu, a przeżywać zupełnie coś innego w tym samym właśnie momencie. Razem będziemy tworzyć społeczność nowej rzeczywistości. Razem będziemy tworzyć nową telewizję nowej rzeczywistości. Zapraszam do współpracy. Co tu jeszcze? Jest to kanał bez reklam. Jest to kanał bez reklam, więc mile widziane jest wsparcie, ale też i subskrybowanie. Nie mam zamiaru wchodzić w układy z jaszczurem, bo jaszczur najczęściej nie dotrzymuje słowa, to pierwsze, ale drugie, nie chcę być też przez niego szachowany, więc muszę utrzymać się sam, dlatego duża ilość subskrypcji może mi w tym pomóc. Duża ilość subskrypcji, wsparcie wasze, dziękuję dotychczasowym darczyńcom, bardzo, bardzo wam dziękuję, bo bez was to byłoby trudno. Od samego początku, odkąd właściwie w tym roku, a na produkcji tych moich programów telewizyjnych nie miałem żadnych honorariów. Robiłem to praktycznie dla idei, no i teraz trzeba pomyśleć o tym, żeby jednak móc się dalej utrzymać. Krótka informacja dla tych, którzy piszą do mnie pod moimi programami. YouTube blokuje moje odpowiedzi. Często odpowiadam na pytanie, wysyłam i za chwilę to znika. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, piszcie na neoland@op.pl. No niestety z YouTube'em, jak i z Facebookiem są tego typu zawirowania. Na Facebooku czasami nie mogę na przykład edytować jakiegoś swojego tekstu, bo też mi wywala gdzieś w kosmos albo coś się zacina. Więc te rzeczy niestety, ale powtarzają się i to wśród ludzi, którzy coś robią dla ducha antysystemowo, no to często się to spotyka. Widocznie już tamte algorytmy nas namierzyły i robią swoje. Zapraszam do oglądania telewizji Nowej Rzeczywistości. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i wspierania. Jeśli możecie, poproście znajomych, by zasubskrybowali nasz kanał. Powiedzcie, że tutaj zrodziła się już dawno i tworzy się taka inicjatywa. Być może wśród waszych znajomych są entuzjaści osad Nowej Ziemi, są entuzjaści samowystarczalnych osad i gospodarstw, bo tutaj o gospodarstwa też chodzi, to nie musi być duże skupisko mieszkalne. No i coś jeszcze. W czerwcu szykujemy gdzieś w okolicach Trójmiasta, pod koniec czerwca właśnie taki zlot, może spotkanie osad Nowej Ziemi. Te informacje znajdziecie przy moich programach i na Facebooku, na moich stronach Chris Rudolf i Osady Nowej Ziemi. To jest właśnie strona, przez którą będziemy się komunikowali, na której będziemy przedstawiali informacje ważne dla całej społeczności. Także bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania. Jeszcze raz wielkie dzięki darczyńcom. Wyrazy wdzięczności. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć. Plakat za wsparcie. Jak już wielokrotnie mówiłem, zdecydowałem się nie korzystać z wpływów reklamowych na YouTubie. Mój kanał nie ma też dofinansowania z innych źródeł.
by móc utrzymać się na antenie, zmuszony jestem szukać innych rozwiązań, dlatego postanowiłem ruszyć z akcją Plakat za Wsparcie. Jeśli podobają Ci się programy Chris Rudolph TV, Telewizja Nowej Rzeczywistości i chcesz wesprzeć moje produkcje telewizyjne na YouTubie, to w ramach wdzięczności możesz otrzymać plakat mojego autorstwa z energetycznym kwiatem życia lub znakiem Yin-Yang w dwóch wariantach. Prace te były tworzone w stanie medytacyjnym i zawierają w sobie silną intencję dobrostanu. Plakaty w formacie 70x70 cm, wydrukowane na papierze 200 gram, są oprawione w plastikowe listwy usztywniające na górze i dole oraz wyposażone w zawieszkę. Wystarczy złożyć i można wieszać na ścianie. Każdy plakat posiada sygnaturę oryginalności. Do wysyłki preferuję InPost, czyli paczkomaty. Przesyłki dla bezpieczeństwa wysyłane będą w kartonowych tubach. Ponieważ koszt produkcji takiego plakatu i przesyłki jest dość znaczny, minimalna kwota darowizny w tej akcji wynosi 250 zł. W sumie też zawiera się plakat, dwie listwy, zawieszka, tuba i przesyłka InPost. W zamian za darowizny powyżej 100 zł w ramach wdzięczności bardzo chętnie prześlę talizman w formie naszyjnika własnoręcznie robiony przeze mnie. Ponoć przynosi szczęście. Biorąc udział w akcji Plakat za Wsparcie, pomagasz promować alternatywne treści i duchowe przesłanie. Piszcie na adres neoland@o2.pl z informacją o wpłacie oraz imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres paczkomatu. Numer konta znajdziecie pod moimi programami. Przelew koniecznie z dopiskiem darowizna na cele rozwoju duchowego. Jednocześnie wielkie wyrazy wdzięczności za Wasze dotychczasowe wsparcie mojego kanału. Pozdrawiam, Chris Rudolph. Fanów Johna Veto zapraszamy na weekendowe integracyjne spotkanie warsztatowe, na którym pojawią się również Chris Rudolph i Rafał Wojdan. Spotkanie odbędzie się już niedługo, bo w dniach 17-19 czerwca w ośrodku agroturystycznym pod Kielcami. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na Facebooku na stronie Chris Rudolph, ale w poście, a nie w wydarzeniach. Jeśli nie masz Facebooka, to możesz wysłać zapytanie na adres neoland@op.pl, a zwrotną otrzymasz pełen opis spotkania. Ilość miejsc ograniczona, zapisy przyjmujemy do niedzieli 12 czerwca bieżącego roku lub do zamknięcia listy uczestników. Informacje i zapisy neoland@op.pl. Przesyłam wielkie wyrazy wdzięczności dla darczyńców. Jeśli moje programy mają dla Ciebie jakąś wartość i jesteś w stanie wesprzeć mój kanał, to proszę zrób to. Nie mam i postanowiłem, że nie będę miał wpływów z reklam, więc tylko dzięki Waszemu wsparciu mogę utrzymać się na antenie. Dziękuję, że jesteście. Chris Rudolph.